Witam, ja jestem Kapelusznik i zaczynamy. Rozdział startuje od retrosów, gdzie Garp szkolił młodych adeptów marynarki w Akademii w okresie mniej więcej, gdzie Kobi niedawno do nich dołączył. No i Garp pyta młodych adeptów na jednej z lekcji, kogo uratować z wyspy, na której znajduje się młody człowiek oraz starzec. A łódka ratunkowa ma tylko dwa miejsca. Kobi odpowiada, by uratować cywilów, a siebie poświęcić. Garp twierdzi, że to błąd i ważne, by uratować siebie oraz młodego. A starca można porzucić, bo on już na tym świecie swoje zrobił. Kontynuuje on wypowiedź, że bycie marynarzem oznacza ochronę przyszłości. No taki jest jego światopogląd. Jak wiemy, w marynarce admirałowie mają różne podejście i różne poglądy, także miło, że tutaj każdy ma swoje. No i potem skaczemy do okresu z wizyty Czarnobrodego na Amazon Lily i widzimy, jak Kobi złożył propozycję Czarnobrodemu, by zabrał on jego, a resztę marynarzy i ich statki zostawił w spokoju. Na co oczywiście Imperator się zgodził, bo inaczej Kobi nie wymagałby ratunku. Wracamy do bitwy na Wyspie Piratów. Ręka Pizarro dalej zmierza postatek Garpa. Tashigi mówi, by uciekać. No ale przeskakujemy do leżącego Garpa i jego grupa jest świadoma tego, że jak ręka dosięgnie statku, to będą mieli duże straty w ludziach. Dlatego Garp chce dać Kobiemu i reszcie okazję do uratowania statku i wydaje im rozkazy. Kobi ma zniszczyć tą wielką rękę, kapitan Grass, chyba tak mu było, ma mu pomagać i zabezpieczyć statek przed resztkami zniszczonej ręki, a Helmeppo ma zadbać, by nikt im nie przeszkadzał. Szybko panowie przechodzą do akcji, piraci Czarnego próbują na nich uderzyć, lecz Helmeppo zgodnie z planem ich blokuje. Grass pyta Kobiego, czy ma on jakieś pociski wybuchające, a on odpowiada, że nie. No i sam Garp też przechodzi do działania, wgniata błyskawicznie kuzana w ziemię i za pomocą Soru błyskawicznie się przemieszcza w stronę głowy wyspy i rozwala jej znaczną część. Pizarro przy okazji otrzymuje obrażenia. Warto zwrócić na to uwagę, ale do tego wrócimy. Dłoń dalej niestety opada na statek i dostajemy w międzyczasie retrosy, gdzie Garp zapytał Helmeppo, czemu zawsze on nosi bandaże. Na co on odpowiada, że on sam trenuje znacznie ciężej, pomimo treningu od Garpa, ponieważ sam Kobi nie miał doświadczenia bojowego i on sam trenuje jeszcze we własnym zakresie, więc Helmeppo nie chce po prostu od niego odstawać. Ogólnie Kobi też trenuje w tym samym miejscu, co kuzyn i Garp kiedyś. No i kończymy retrosy, a Kobi pokazuje zbrojenie i niszczy rękę Pizarro. Pizarro również otrzymuje tutaj obrażenia. Wszyscy są z tego powodu w szoku. Grass natomiast używa siatki z gliny, by resztki ze zniszczonej ręki nie dotknęły statku Garpa. Dalej Helmeppo chwyta Kobiego i razem lądują na statku. No i wszyscy są z tego powodu szczęśliwi i tak dalej. Tashigi w międzyczasie rozmawia z Garpem, że misja zakończyła się sukcesem, Kobi został odbity. Tashigi również się martwi, co dalej z Garpem. On natomiast odpowiada, by się nim nie przejmować i wydaje rozkaz, by wszyscy opuścili wyspę. I to, co się tutaj stało, było na szkoleniu, żeby porzucić starego pryka jak on. Dodaję jeszcze, mówiąc do wszystkich na statku, by nie zapomnieli, że są przyszłością marynarki. No a sam Garp został zamrożony przez kuzana i jego los pozostaje nieznany póki co. A my wracamy na Egghead, gdzie komentator serii mówi, że Imperator Luffy stawi czoła oblężeniu na Wyspie Przyszłości. No wreszcie zobaczymy, o co chodzi z tym incydentem. Rozdział tak samo dobry jak poprzedni, ocena 7 na 10. W ogóle czarne pioruny były przy ciosie Kobiego, chyba świadczą o zaawansowanym zbrojeniu. Nie uważacie, że Oda trochę pominął Kobiego i jego wzrost i nagle go uczynił dużo silniejszym niż powinien być? To znaczy, chodzi mi o to, że Oda nie pokazał jego stopniowego wzrostu siły, tylko zawsze gdzieś tam Kobi się przewijał w serii na chwilę i tyle.
brakuje mi czegoś takiego, że tu widzimy, że pokonał takiego pirata, tu silniejszego i tak stopniowo, jakby to, jak to było w przypadku Luffy'ego na przykład, gdzie cały ten przebieg wzrostu siły widzieliśmy, a mimo wszystko Kobe zaczynał z dużo niższego poziomu power levelowego, że tak to nazwijmy, niż Luffy. On zaczynał z poziomu randoma. Także dajcie znać, czy według was Oda z lekka nie zapomniał w serii o Kobim i dopiero teraz się skabrzy, że no trzeba mu coś dać, tak? Poza tym, czy według was Kobe nie jest nudny? Mi bardzo przypomina z charakteru Tanjiro z Demon Slayera, to znaczy idealistę widząc jego świat czarno-biało i wszystko co robi według niego jest dobre i tak dalej, takie, wiecie, wcielone dobro. Brak Kobiemu jakichkolwiek odcieni moim zdaniem. Przecież Smoker też jest dobry, tak? A mimo to ma kozacki charakter. Albo Fujitora, który też jest dobry, a potrafił być stoicki, zabawny, się wkurzyć. Serio, ja lubię Kobiego, ale jako persona mnie nudzi. W ogóle jego atak może być słabszą wersją ataku Garpa, gdy wbił on na wyspę piratów ze względu na podobieństwo nazw. Także ciekawe, czy Kobe będzie używał w przyszłości galaktycznego impaktu, tłumacząc dosłownie. W ogóle jeśli chodzi o los Garpa, to moim zdaniem nie ma się czego obawiać. Postacie w One Piece giną tylko wtedy, gdy Oda to potwierdza otwarcie w tekście, bez żadnych wątpliwości. Nigdy nie było wyjątku od reguły. Jak ktoś niby ginął, to zawsze wracał, a jak ktoś miał oficjalny zgon, to już nigdy nie powrócił. Na tym polu Oda jest jednak konsekwentny. Ja natomiast w tym miejscu przypomnę, że Kobe miał być kartą przetargową Czarnobrodego w negocjacjach z rządem, ponieważ Czarny chce uczynić z Wyspy Piratów oficjalne królestwo, a on sam miałby być jego królem. Dlatego myślę, że teraz Garp po prostu wejdzie w miejsce Kobiego i posłuży jako zakładnik w negocjacjach. Warto też sobie zadać pytanie, co z Morią? Kobe miał go uwolnić, a skoro wiemy, że uwolnił on wszystkich więźniów, to w takim razie Moria też musiał odzyskać wolność. I strzelam, że zapewne razem z Peroną pewnie uciekli i podejrzewam, że w przyszłości dołączą do Krozgulit, pasowaliby tam. No i wróćmy też do Pizarro. Warto zaznaczyć różnicę między jego owocem a owocem Piki. Jak Zoro przecinał kamienne ciało Piki w pół, to jemu samemu nic nie było. Jednakże sam Pizarro jest połączony swoim ciałem z wyspą i zadanie potężnych ciosów w wyspę odbija się na Pizarro, zadając mu obrażenia. Taka jest różnica między tymi dwoma owocami. To chyba tyle, co chciałem wam przekazać. Piszcie komentarze i na razie.